Jest 7 rano, wstaje słońce, kury pieją i zaczynamy pracę, bo trochę żeśmy się zasiedzieli wczoraj, ale było fajnie. Będzie odbiór techniczny, jak widać, że to jest już napisane, tylko że nie widać, bo z nikopisem, ale zaraz się pojawi na słońcu. Dzisiaj mamy różowe. A czy ja też mam pokazać majtki? Znajdujemy się w pięknej miejscowości, niedaleko Kazimierza, Nałęczowa, w okolicy Wąwolnicy, piękne wąwozy. Spotykamy się dzisiaj w Stanisławce, 6 raz w tym sezonie. Będziemy ścigać się na terenie gospodarstwa agroturystycznego państwa Wielembore, którzy nas tutaj zaprosili, zbudowali tor. Tor żeśmy zhomologowali, jest zgodny z przepisami Polskiego Związku Motorowego i oby więcej takich miejsc, gdzie można potrenować w ciągu tygodnia i pościgać się w czasie otwartych mistrzostw Polszczyzny. Dużo osób jeździ na quadach, crossach i po prostu nie mają terenów. Są piękne okolice i były rozjeżdżane przez motocykle i quady. Postanowiliśmy to zmienić i otworzyć na własnym terenie tor specjalnie do tego stworzony, żeby nie niszczyć okolicznych wąwozów i lasów. Byłam na mistrzostwach Polski, na legendarnym starcie kobiet w Człuchowie. Zajęłam 5. miejsce, satysfakcjonujące na moje umiejętności i czas, w jakim jeżdżę w motocrossie. W przyszłym roku mam zamiar startować pełny puchar. Mam nadzieję, że będzie dużo lepiej, ponieważ w zimie planuję poważne treningi. Jesteśmy zadowolone razem. Miałyśmy podobne czasy, tak? Jest okej. Tu na zawodach robimy odbiór techniczny i zazwyczaj zabezpieczenie trasy. Dzisiaj z racji innych zajęć po prostu ekipa nie dojechała, dlatego tylko odbiór będę robił. Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu najważniejszych pod względem bezpieczeństwa elementów motocykla i ogólnie czy po prostu sam zawodnik nie stanowi zagrożenia dla siebie i dla innych. Plus oczywiście osprzęt, czyli kask homologowany, reszta ochroniaczy i ubiór motocyklisty sprawdzam. Teraz mój motocykl. Tutaj jest kostka. Mulca nie ma, opona niesprawna. Nie, jak opona? Wszystko no dziura, ten z tyłu luz na łożysku. Nie. We'll be right back.
boję. Chodzę co chwilę do kibla. Będzie dobrze, dzisiaj tutaj to jest wolne. Jestem z Lublina, jeżdżę na 85 Kawasaki w Suwie. Przyjechałem z Ukrainy. Bardzo tu podoba mi. Na tych zawodach zawsze przyjeżdżam w Polskę. No, przyjechali z Kowla z Ukrainy na zawody do Polski. Przyjechałem z Marek spod Warszawy. Teraz moje pierwsze zawody. To inicjatywa tych ludzi, którzy tutaj się osiedlili młodych. Znaleźli piękny teren. Myślę, że inicjatywa wspaniała. Przyklaskujemy całą moc o tej inicjatywie. Startuje moja córka. Nie, że się denerwuje. No jak mam się nie denerwować? Zakrętu trochę za dużo gazu, za bardzo się położyłam z motorem, za dużo gazu, no i naciągnęłam jakieś mięśnie. Prześwietlenie trzeba zrobić, jak na razie podobno nie ma nic złamanego, no ale kilka dni na pewno będzie pobolewało, ale mam nadzieję, że za 2 tygodnie siądę już na motor na następne zawody. Mi się nie udało też. Leżałem 3 razy w ciągu wyścigu, ale jeszcze przyjechałem przedostatni, czyli jest nieźle. Nie jestem zadowolona do końca z mojego startu. Nie wyszedł. To była taka straszna kolejna i motor nie jak mnie odliczyłam. A ja na głowę powiedziałam na dół, nie? I tak też. Tak mi trochę. Ale żyjesz, wstała? No, żyję cała. Cześć. Czyli kamerka. Wycieńczony. Zawody fajne. Dobra organizacja, dobre przygotowanie toru. Jestem pierwszy raz, to prawda, ale podobało mi się. Nie chciał znowu odpalić. Drugi raz na maszynie. No poprawiłem już wyniki, było fajnie wszystko. No niestety. Żona ręka mi motor. Mamy dzisiaj. Rodzina ma pechowy dzień. Dzisiaj pechowy dzień. Ale... Nie było tak trudno, ale zająłem 6. miejsce i nie było tak źle. Na początku drugiego biegu zgasł mi motor,
ale potem nadrobiłem. Kolega stanął i go wyprzedziłem. I ukończyłem jako drugi. Ostatnio dojechałam, no ale na następne się poprawię. Szósty. Jak na pierwszy raz jest dobrze. No, trzecie miejsce. Dobrze. Impreza mnie zaskoczyła, przeszła najśmielsze moje oczekiwania. No i myślę, że jak wszyscy zawodnicy i kibice są zadowoleni, no to ja tym bardziej. Sama mina mówi za siebie, nie? Kurde, nie wierzę. To, że plecak szuka czapki, żeby lepiej na filmie wyglądać.